ci, opluwani. Ostatni dni przed końcem kampanii to był popis TVN24 i tym podobnych reżimowych mediów. To były popisy. Osiągnęliście mistrzostwo propagandy. Jesteście mistrzami manipulacji, w 80% kupieni przez zagranicę. Jesteście straszni, ale myśmy już wygrali. Dziękuję przede wszystkim wolontariuszom. Dziękuję wam wszystkim, którzy zbieraliście podpisy, którzy uwierzyliście. Pamiętacie, jak z pogardą mówiono, jakie 100 tysięcy podpisów? A kto to jest? Mówili do was, a kim oni są? To jest nic. My od 89 roku mamy wszystko. Będziemy służyć każdemu panu, byleby tylko zachować ten system. To jest ich metoda. To są zdrajcy. Nie ma co do tego żadnych wątpliwości. Najbardziej na świecie chciałbym podziękować mojemu rodzinnemu, mój rodzinny dom. To jest moja mama, w szczególności mojemu ojcu. Tato, wychowanie wśród książek, wśród symboliki narodowej. Wychowanie to jest podstawa. Dom rodzinny to podstawa. Tato, ja nie mam słów, ale to jest naprawdę w ogromnej mierze twój sukces. To, że nie dałeś zabić w naszym domu polskości. Ja też na to nigdy w życiu nie pozwolę. Przysięgam. Przysięgam, że nigdy was nie zdradzę. Przysięgam, że nikt nigdy nie jest w stanie mnie kupić. Nie ma takiej opcji. Ja chcę żyć dla Polski, ale jeśli trzeba będzie, oddam za nią życie. Bo Polska to wy, Polska to ja. Wy to ja, a ja to wy. Jesteśmy razem i wygramy na jesieni. Od początku do końca. Zmienimy konstytucję i przywrócimy Polskę obywatelom. Bardzo wam dziękuję. To jest dopiero początek. Czeka nas przeogromna, ciężka praca. Za miesiąc znów się spotykamy w tym miejscu. Za miesiąc idziemy całą armią po Polskę, po naszą Polskę.